W Rokitkach trzy psy rasy Mastiff tybetański zaatakowały na drodze 9-letnią dziewczynkę. W stanie ciężkim przetransportowano ją śmigłowcem do szpitalu w Gdańsku, gdzie uratowano jej życie. Do zdarzenia doszło około godziny 17 w czwartek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Pola Naleśna. Mieszkająca tam 9-letnia dziewczynka jeździła rowerem. Świadkowie, sąsiedzi najpierw słyszeli głośne ujadanie psów mieszkających na jednej z posesji. Potem zauważono, że trzy mastify tybetańskie atakują leżącą na drodze dziewczynkę. Sąsiadka natychmiast zadzwoniła na telefon alarmowy, a jeden z mieszkańców osiedla ruszył dziewczynce na ratunek. Udało mu się oderwać psy od ofiary i zamknąć na posesji. Dzień po wydarzeniu można powiedzieć, że uratował dziewczynce życie. Policjanci, którzy natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, zastali ekipę pogotowia ratunkowego oraz ojca dziecka. Mamy ustalonego świadka zdarzenia, któremu udało się odgonić psy od atakujące, odgonić psy, które atakowały dziecko. Dał również radę zagonić te psy na teren posesji, z której prawdopodobnie uciekły. Dziewczynka ma rany kąsane na całym ciele. Stan dziewczynki był bardzo ciężki. Miała uszkodzoną głowę. Na szczęście chroniona była kaskiem rowerowym. Rany szarpane na całym tułowiu i kończynach. Odgryzione dwa palce u rąk. Przetransportowano ją śmigłowcem do Gdańska. Tam w szpitalu Koperniku zwalczono o jej życie. Po zabiegu rzecznik szpitala przekazał informację, że stan zdrowia dziewczynki jest stabilny. Przyszyto jeden z palców. Trwają czynności, które mają na celu określenie szczegółowych okoliczności oraz przyczyn całego zdarzenia. Kluczowa jest odpowiedź na pytanie, jak psy przedostały się z posesji na ulicę. Ogrodzenie na to nie pozwalało. Być może zamek w furtce był uszkodzony i psy sforsowały bramkę. Policja wymontowała zamek furtki do ekspertyzy, przesłuchała właścicieli psów i świadków. Psy, które zaatakowały dziecko, są rasy Mastiff tybetański. One pochodziły z bezpośrednio z posesji, na wysokości której przejeżdżała dziewczynka rowerem. Czy macie już jakieś ustalenia, czy psy były zdrowe, dobrze się nimi opiekowano? Dotychczas w ramach wykonanych czynności przesłuchaliśmy właścicielkę piesków. Ustaliliśmy również kolejnego świadka zdarzenia. Zabezpieczyliśmy dokumentację weterynaryjną tych psów. Właścicielka, którą dotychczas przesłuchaliśmy, wykazuje pełną chęć współpracy. Została ona zobowiązana do udostępniania psów lekarzowi weterynarii, który podejmie obserwację piesków pod kątem ich zdrowia. Czy one zostaną przewiezione, czy zostały przewiezione do weterynarza i teraz tam zostaną, czy zostaną na tej posesji? Psy zostały pod opieką właścicieli. Właściciele zobowiązali się opiekować tymi psami w taki sposób, aby nie dopuścić do podobnego zdarzenia. Przed posesją pojawiły się ekipy ogólnopolskich telewizji. Dziennikarze pytali o psy i kroki zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Udało się ustalić, że dwa z psów podejrzanych o zaistniałą sytuację mają aktualne szczepienie. Jeden z jakichś przyczyn takiego aktualnego szczepienia nie posiada. Właścicielka stwierdziła, że nie bardzo pamięta, nie bardzo wie dlaczego. Dlatego, że psy te pochodzą z hodowli rasowej, stanowią tutaj materiał, że tak powiem, hodowlany. I no, znajdują się pod dość ścisłą opieką lekarsko-weterynaryjną. Posiadają aktualne książeczki zdrowia właściwie z całym programem zabezpieczenia ich, czy przed pasożytami, czy przed chorobami innymi. Zawsze, zarówno kiedy psy są szczepione, jak i nieszczepione, podlegają obserwacji w kierunku wścieklisz. Podkreślam, zawsze. Psy zostaną na terenie posesji. Właściciele zostali dzisiaj poinformowani w sposób pisemny do wydania decyzji przez powiatowego lekarza weterynarii na obserwację. Zostali poinformowani tak zwanym powiadomieniem o tym, jakie czynności muszą wykonać, czyli muszą psy odizolować,
i praktycznie rzecz biorąc podlegają one, że tak powiem, no, zamknięciu w cudzysłowie, prawda, po to, żeby nie miały dostępu, że tak powiem, do szerszego terenu, ani nikt do nich, poza właścicielami, nie miał dostępu na ten okres, prawda, obserwacji, czyli 15 dni. Nie są to psy, które znajdują się na liście, że tak powiem, wyszczególnionych 11 ras groźnych, na które trzeba mieć zezwolenie jednostki administracji, że tak powiem, lokalnej, czyli samorządowej, na zezwolenie dochodowe. Więc są to psy, które praktycznie rzecz biorąc może posiadać każdy człowiek bez jakiejś dodatkowej dokumentacji na terenie swojej posesji. Z informacji otrzymanej od właściciela, właściciel twierdzą jednoznacznie, że są to zwierzęta łagodne. Ja, że tak powiem, przeprowadzając te czynności dochodzeniowe tutaj, czynności związane z dochodzeniem epizootycznym, oglądając je w kojcach, w klatkach, stwierdzam, że one rzeczywiście zachowują się w sposób taki dość łagodny. Mimo że jestem osobą obcą, prawda, zbliżałem się do nich, zachowywały się w sposób łagodny. Mieszkańcy Polany Leśnej są zszokowani. Wszyscy mają nadzieję, że dziewczynka wyzdrowieje, ale też zadają pytania o psy i ich właścicieli. Co dalej?